Kochani, zobaczcie, jak ładnie przystroiłyśmy takie drzewko, które kupiłam, powiem wam, w Lidlu. Za 7 funtów, jeśli mieszkacie w Anglii, to polecam. Także mamy troszeczkę takiego żywego drzewka. I takie ozdoby tutaj powiesiłam, które już właśnie wcześniej miałam. Zawsze kupowałam takie gałązki, świeże, żywe. I właśnie te ozdoby na nich wieszałam. Także to dzisiaj chyba postawimy na balkonie, bo zawsze jak mam odsłonięte okna w ciągu dnia, to żeby tak może fajnie wyglądało. Zobaczymy, gdzie to drzewko pójdzie mieszkać na razie. Takie drzewko mamy teraz na balkonie. Zobaczcie. Pada śnieg. Moi drodzy, pada śnieg. Bardzo niespotykany widok w Londynie. Śnieg z deszczem właściwie. Tak jak wam wcześniej mówiłam, dwa dni w sumie już nie wrzucałam vloga, dlatego że no, byłam trochę zajęta i no mówię, nie mam jakiejś takiej presji, żeby ten vlogmas codziennie wrzucać, chociaż staram się. Dwa dni temu miałam Christmas party w pracy. To są takie party przedświąteczne. Tutaj w Anglii bardzo popularne. Było świetnie. Mam świetny team w pracy od zawsze, także zawsze się świetnie bawimy. Wczoraj z kolei właśnie późno wstałam. W sumie wyspałam się, dlatego że Wesley miał Arianę i mam właściwie no, tą jedną noc, kiedy mogę się wyspać. I zawsze wcześniej wstaję w ten dzień, kiedy jej nie mam i zawsze coś robię. Także postanowiłam się wczoraj wyspać, naprawdę się wyspałam. Oczywiście wszystko miałam później opóźnione, poszłam na siłownię i później Wesley ją przywiózł. Miałyśmy dzisiaj jechać, słuchajcie, na Winter Wonderland i no z tego względu, że jest taka pogoda, mamy Winter Wonderland, mamy na dworzu. Tu nie pojechałyśmy, pojedziemy innego dnia. W dalszym ciągu pada taki śnieg z deszczem. Tutaj w ogóle w Anglii rzadko się zdarza, żeby śnieg padał. Arianka teraz zasnęła. Byłyśmy w kościele dzisiaj i powiem wam, że byłyśmy w kościele. Chodzimy do innego teraz kościoła niż wcześniej tutaj u nas bliżej w okolicy. Jest to kościół, przy którym jest szkoła, do której chcę Ariankę posłać. Przypuszczam, że od zerówki ją poślę. Jest to szkoła katolicka i to jest zaraz przy kościele praktycznie. Ten sam kościół, ta sama szkoła. Bardzo miło w tym kościele. Oni mają dla dzieci takie zajęcia podczas mszy. Młodsze dzieci, starsze dzieci. My byłyśmy właśnie tam, gdzie były młodsze dzieci i dzieci tam sobie śpiewają. Takie są zajęcia. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Myślę, że to jest fajne zajęcie dla dzieci właśnie, żeby wiadomo, że ciężko dzieciom jest wytrzymać podczas mszy. W każdym razie nie wzięłyśmy dzisiaj wózka chyba pierwszy raz na taką wycieczkę właśnie do kościoła. W sumie podjechałam autem, dlatego że pogoda jest taka, a nie inna. A podjechałyśmy autem, poszłyśmy na nóżkach później do kościoła, bo Ariana była zmęczona, a ja chciałam iść na targ, na Farmers Market, tylko podejść kilka rzeczy kupić, bo w sumie dużo nie potrzebuję w tym tygodniu. No i mówię, kurczę, zaśnie mi w samochodzie i co to teraz będzie, tak to bym ją do wózka włożyła, ale nic, poszła dzielnie, poszłyśmy na targ i właśnie już powoli rezygnujemy z wózka. Wiadomo, że ten wózek jeszcze zatrzymuje w razie czego, na jakieś większe wycieczki albo na zakupy się wybieram, to biorę ten wózek, ale staram się już nie używać właśnie wózka. Ona dzielnie chodzi, także jest super. Wczoraj dostała jakieś wysypki. W sumie, słuchajcie, wiecie jak to jest. Ja nie daję jakiegoś śmieciowego jedzenia, ale jak idzie do taty i jego rodziny, to oni wiedzą, że ja nie uznaję śmieciowego jedzenia, no ale przyszła wczoraj, miała taką wysypkę. Całą na buzi, na szyi, na brzuszku. Pojechałam do lekarza wieczorem i okazało się, że lekarka powiedziała, że to wygląda jak reakcja alergiczna i nie wiem, mógłby to być jakiś coś, co spożyła, czyli wewnętrznie, lub coś, czym się bawiła. Jej babcia właśnie robi taką ciastolinę, słuchajcie. Ja już drugi raz zauważyłam, że jak ona się bawi tą ciastoliną, to dostaje, ostatnio też miała taką na szyi wysypkę. Nie wiem, czy ona tam daje jakiś barwnik do tego, czy jest to sól, coś, co podrażnia skórę. Mam tą ciastolinę tutaj, bo ona ją spakowała i
Próbuję jej dać jeszcze dzisiaj, bo ta wysypka zaczęła jej znikać. Spróbuję jej dać dzisiaj, żeby się pobawiała i zobaczę, czy będzie miała taką samą reakcję. W każdym razie nie wiem, od czego to miała. Zaczęło już jej schodzić i babcia tamta się wygadała, że jej dała pizzę jakąś, oczywiście kupną, kawałek i kilka chipsów, kilka powiedziała. I jeszcze jakiś sok taki, słuchajcie, skłosz to już po prostu jest najgorsze, co może być. Widzicie, to tak właśnie jest, że jest ciężko po prostu, naprawdę, no musiałam jeszcze raz powiedzieć, bo oni wiedzą, jaki mam po prostu stosunek, wszyscy wiedzą, jaki mam stosunek do tego, do śmieciowego jedzenia, no ale no widzicie, tak to jest, nie da się w 100% kontrolować i zaglądać do kogoś do domu i do garnka, prawda? Także muszę obserwować, od czego to było. Co chciałam Wam powiedzieć? Chciałam się Was poradzić właściwie. Chciałam się Was zapytać, jakie potrawy u Was są wigilijne i świąteczne, bo szukam inspiracji, bo święta, Wigilia będzie u mnie, przyjdzie kilka osób. Chcemy się właśnie podzielić tym, że kto co robi i tak szukam inspiracji do jakichś fajnych potraw, czy tam tradycyjnych. Dajcie znać, co Wy macie na wigilijnym, na świątecznym stole. Chciałabym zaczerpnąć właśnie od Was jakiejś inspiracji. Także to by było chyba, słuchajcie, na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Postaram się jutro coś wrzucić sensownego. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia. Pa, pa.